Hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam was na film z przeglądem nowych rzeczy do domu. Będzie tutaj organizacja, będzie kilka ładnych pierdołek, będą fajne gadżety. Wiem, że lubicie tego typu odcinki, więc zapraszam was do zostawienia kciuka w górę i subskrypcji, jeżeli jeszcze nie jesteście tutaj na stałe, będzie nam mega miło. A tymczasem przechodzimy już do pokazania wam, co tutaj mam. Pierwsza rzecz, którą mam, to lampa z Pepco. I powiem wam, że my zrobiliśmy lampki do łóżka, tutaj wam dodaję film, ale gdybym ich nie miała, to ta lampka byłaby po prostu idealna. Jest przepiękna. Ma jasny, duży klosz i dół zrobiony z trawy morskiej, naturalnego materiału. Ja staram się wplatać to do domu i jak zaraz zobaczycie, to wszystko mam właśnie w tym stylu. Jest prześliczna i jej cena to 60 zł. Gdzie za taką lampkę taka cena jest naprawdę rewelacyjną opcją. Dalej w tym samym stylu i dalej w Pepco to mam taki kosz. Ja uwielbiam tego typu kosze na koce, na zabawki dla psów, na tutaj owoce, warzywa. I też są w aktualnej ofercie Pepco. Koszt tego kosza to 20 zł. Super, wszystko jest przewiewne. Wiecie, dostaje się normalnie powietrze, nie są zamknięte te owoce, więc nie będą nam tak pleśnieć. Jednak takie bardziej naturalne, drewniane, trawowe klimaty służą mi w domu. Mam jeszcze dwie rzeczy z Pepco. Pierwsza z nich to doniczka, osłonka na doniczkę. To doniczka i ona kosztowała osłonka na doniczkę, jeszcze raz. Mam jeszcze dwie rzeczy z Pepco. Rozdwojenie jaźni. Ile widzisz palców, nie? Mam jeszcze dwie... Pierwsza z nich to osłonka na doniczkę i również w takim, wiecie, naturalnym klimacie. Ona jest zielona i ma takie wytłoczone liście palmowe. Wygląda prześlicznie. Chciałam kupić jeszcze jedną, wiecie, na zioła tutaj do kuchni, natomiast już nie było. Były jeszcze w kolorze białym, ale te nie bardzo mi pasują i taka osłonka kosztuje 10 zł. Fajnie też będzie wyglądała na tarasie. Szkoda, że nie było, wiecie, różnych rozmiarów, żeby na przykład kupić taką, tylko większą, bo na pewno też by zagościła w koszyku. I ostatnia rzecz, która będzie stricte walentynkowa, będziemy to testować, pewnie na vlogu za niedługo, to zestaw do fondue. Nie jest to taki zwykły elektryczny zestaw, tylko nieco bardziej klimatyczny. Zobaczcie. Kochanie, będziemy jeść truskawki. Zobaczcie na to. I wkładamy tutaj do środka podgrzewacz. Tutaj wsypujemy czekoladę, rozpuszczamy ją i mamy cudowny zestaw do fondue, żeby zamaczać sobie truskawki. Słuchajcie, to jest niesamowicie przyjemne, ładne, klimatyczne, inne, pomysłowe. Bardzo dużo epitetów. Bardzo dużo. Jestem z tego zadowolona i kosztuje to 30 zł. Kolejną częścią tego filmu będzie organizacja i mam tutaj kilka gadżetów, które mogą się wam przydać. Ja się na nie czaiłam, w końcu znalazłam i pokażę wam od razu, gdzie można je znaleźć. Pierwsze, co tutaj mam, to takie korytko rynienka. Na początku, jak mój mąż zobaczył, to stwierdził, po co mi to. Natomiast ona jest dość szeroka i mam ją obok płyty indukcyjnej i tutaj można sobie włożyć rzeczy do herbaty. Można włożyć sól, cukier, magę, jakieś przyprawy. Wszystko to się osypie, wsypie nam się do tej rynienki, którą przepłukamy i znowu jest czysta. Nic nam się tutaj nie memła na blacie. Więc jest to fajny gadżet, żeby sobie zaopatrzyć się obok właśnie płyty czy gazu, gdzie macie, lub na przykład zlewu, gdzie chcecie poukładać płyn do mycia naczyń, jakieś gąbki. Również w takiej rynience wtedy wszystko ma swoje miejsce. Nie ma tego bałaganu. I to jest dostępne w Castoramie. Kolejny organizer, jaki mam, to dość
pory organizer. I może to być organizer zarówno kuchenny, jak i łazienkowy, jak i na przykład, nie wiem, na biżuterię, w zależności do czego to potrzebujecie po prostu. Ja akurat wykorzystuję go, jeżeli chodzi o kosmetyki, ponieważ zawsze miałam jeden wielki rozgardiarz na blacie, a teraz mam to wszystko tutaj postopniowane. W jednym mam sobie pomadki, w innym tam podkłady. Wszystko ma swoje miejsce i nie mam tego bałaganu. Cały organizer przesuwa nam się tutaj, można sobie go dopasować. To wiem, co jest na poszczególnych piętrach. Więc jeżeli na przykład macie nie za wiele miejsca w łazience i potrzebujecie zorganizować miejsce, to na pewno w takim organizerze zmieści się o wiele więcej, niż mamy taki pojedynczy. No nie? Bo tutaj jeszcze wchodzą nam dwa piętra. Dodatkowo on ma tutaj taki rant, jak zauważycie, przez co kolejne piętra wskakują i się, wiecie, nie przewracają. To wszystko jest stabilne, więc też dobrze, bardzo dobrze. I to również jest dostępne w Castoramie, jako takie świeżynki, które możecie tam dostać. Organizacja łazienki ciąg dalszy i mam tutaj dwa takie w różnych wielkościach organizery, również piętrowe, również z rynienkami, czyli również stabilne, i one są dostępne w IKEA. I to też jest super, na przykład tutaj wkładacie sobie gumki do włosów, czy tam jakieś spinki i coś, na górę dajecie waciki, w zależności co chcecie tam przechowywać, również zaoszczędzacie miejsca i przede wszystkim robi wam się porządek. Z racji, że wszystko mam w bambusie, kupiłam również w IKEA przybory. Czaiłam się długo na te przyborniki, zamawiałam je online i wszystko jest super. Nic, mam je około, nie wiem, 3 miesięcy, nic nie gnije pomimo wody, ponieważ jeżeli chodzi o organizer na szczoteczki do zębów i pastę, to on pod spodem, jak zobaczycie, ma takie, o, nóżki i dodatkowo taką tackę, przez którą wszystko przepływa i się suszy. Cały czas jest wentylacja od spodu tego pojemniczka, więc jak na razie nic się nie stało. Któraś z was pisała mi, że takie rzeczy warto naolejować, zaimpregnować. Tak, zgadzam się jak najbardziej. Ja tego nie robiłam, bo byłam po prostu ciekawa, czy bez żadnej impregnacji będzie to się trzymać. I jak na razie ok. Natomiast polecałabym takie coś kupować bezpośrednio w IKEA, nie zamawiać online. Dlaczego? Dlatego, że zamawiałam, miało być takie same, ale jednak to jest surowiec naturalny. I zobaczcie, jak różni się jedno od drugiego. Kolorystycznie. Przy świetle łazienkowym jest to widoczne bardzo, bardzo mocno. Więc jeżeli jesteście w IKEA i kupicie sobie to możecie dopasować, czy jaśniejszy, czy ciemniejszy kolorystycznie odcień. Natomiast wiecie, online po prostu pakują, więc to taka moja mała uwaga. Przechodzimy do Actiona i tutaj mam kilka rzeczy. Pierwsze, co wam chcę pokazać, to lustro. Są w kolorze złotym i czarnym. Ja jeszcze do tego wszystkiego dokupiłam takie małe lusterka i mam na to pewien pomysł, ale to za niedługo na kanale. Mój mąż w to totalnie nie wierzy, a ja wierzę wiarą czystą i bezwarunkową miłością. Uważam, że mi wyjdzie. Kolejną rzeczą jest kosz na owoce i on stanął po prostu na stole, dumnie, bardzo ładnie. Fajnie wygląda, ma zarówno połączenie takiego naturalnego surowca, jak i takich czarnych elementów, więc może przypasować do wielu wnętrz. I ostatnią rzeczą z Actiona jest taki wazon. Ja tutaj, jak zobaczycie, mam kilka takich wazonów w różnych wielkościach. Ten jest akurat z Kika, ten jest kupiony w Mrówce, ten jest kupiony w Action. Ale jak zauważycie, każdy ma coś innego w środku. Ja lubię je po prostu powkładać tutaj świece i wszystkie odpalić. Wtedy raz, że ogień świecy jest bezpieczny. Jak Alita biega, to ogonem nie walnie w świeczkę, więc jest to zdecydowanie lepsze niż same podkładki czy tam taca ze świecami. Przynajmniej mnie to uspokaja. Przydają się jako wazon na kwiaty i zawsze to będzie taki ponadczasowy, klasyczny wazon. Można z tego zrobić również ze słodkościami. Dwie ostatnie rzeczy to dwie rzeczy z Biedronki. Pierwsze to takie wyprzedażowe ramki. Oni czasami rzucają różne tego typu rzeczy. Były tam również lustra. O, zobaczcie. Takie były też duże. Takie ładne nie było. Ale na co chciałam zwrócić największą uwagę, bo to jest ultra hit i jeżeli nie macie, to biegnijcie do Biedronki i kupujcie. To ultra duża deska. Jest to nakładka, bambusowa nakładka na płytę indukcyjną.
również. Więc oprócz tego, że robi to za deskę zwykłą, to może też możecie położyć to na płytę indukcyjną i mieć dodatkowy blat. Ona ma z tyłu manuszki, zobaczcie, stoi na czymś takim, więc na pewno niczego Wam nie porysuje i jest, wiecie, bezpieczna dla takich delikatnych powierzchni. Dodatkowo jest ogromna, więc jako deska do krojenia również sprawdza się świetnie. Ale zanim zaczniecie jej używać, to nasza sugestia, musicie naoliwić deskę dokładnie tym olejem, pozostawić ją na 24 godziny, żeby wchłonęła. Dzięki temu deska nie będzie się niszczyć, chłonąć wody, ale wiecie, nie będzie tak piła wszystkich soków, na przykład z truskawek czy pomidorów i chłonęła też zapachów, dokładnie. Więc warto to robić i powtarzać to raz w miesiącu. Taka nasza sugestia, bo nie jedną deskę już załatwiliśmy, a jeżeli naoliwicie ją olejem kokosowym, to o wiele łatwiej się ją użytkuje, czyści, myje. Tutaj tą maszynę do popcornu jako gadżet, to jeszcze to Wam pokażę. Test dodaję Wam tutaj, ale jeżeli ktoś z Was lubi popcorn, to stwierdziłam, że w takich nowościach warto to będzie tutaj wrzucić. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że znaleźliście coś ciekawego. Może pokazałam Wam coś, czego szukaliście. Oczywiście, jak zwykle, daję Wam linki pod filmem. Zachęcam do zostawienia kciuka w górę i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Już za niedługo. Pa!